Na życzenie klientów chciałem zaprezentować, jak działa karton, który służy do wysyłania płyt winylowych. Jest to prosta sprawa, kartonik tekturowy z takimi wzdłuż kartonu nacięciami, jakby sprasowaniami, które służą do po prostu do zaginania, do łatwiejszego zaginania kartonu. Karton służy do wysyłania od jednej do około 15-20 sztuk płyt. Mianowicie fabrycznie karton jest zagięty w taki sposób, że można wysłać. Akurat nie chcę się zagiąć. Takiej grubości. Myślę, że z 15 płyt z powodzeniem to by się zmieściło. Tak to wygląda, płyty w środku. Ale co zrobić, jeżeli my nie chcemy wysłać ani 10, ani 15 płyt, ale tylko jedno? To nic prostszego. Można użyć do tego noża. Albo bezpiecznie, bez użycia noża. Już za chwilę pokazuję, zaprezentuję, jak to zrobić. Zaginamy kartonik z dwóch stron. Za chwilę zaginamy. I jeszcze z jednej strony zaginamy. Tak to wygląda. Rozpakowujemy to i w tej chwili wrzucimy sobie na przykład album dwupłytowy. I zaczynamy od miejsc zagiętych. Tak mniej więcej wygląda przesyłka. Spróbujemy wysłać kilka sztuk płyt. I kładziemy płytki w taki sposób. Najlepiej w taki sposób położyć. Front okładki, tył okładki. Przód, tył. Przód, tył. Bo gdybyśmy kładli tylko przodem te okładki, zrobiłby nam się taki akordonik, harmonika. Z jednej strony by było wyżej, z drugiej strony by było trochę niżej. I gorzej by nam się to pakowało, może płyty by ulec zniszczeniu w transporcie. Teraz zaginamy z jednej strony, z drugiej strony. Akurat tak się udało, że pakowane tyle, co potrzeba, co było. Muszli trochę hałasu jest. Tak to mniej więcej wygląda. Oto tak wygląda gotowa paczka do wysyłki. W środku jest 10 płyt, w tym kilka albumów dwupłytowych. No i wcześniej co zrobiłem, paczuszkę z jedną płytą. Bardzo proste. Wracając do tej grubszej paczuszki. Ostatnio mieliśmy przykład. Po 13 i po 15 miesiącach wróciły dwie paczki z Rosji od tego samego klienta, który nie odebrał na czas. I jedna z tych paczek była uszkodzona, ale ze względu na to, że Rosja, poczta rosyjska, paczkę jeszcze obwiązuje sznurkiem na krzyż. I podczas noszenia ten sznurek wbił się w opakowanie i przy tym uszkodził, tak głęboko się wbił, że uszkodził okładki płyt, ale same płyty były w idealnym stanie. No druga paczka miała więcej szczęścia, bo co się okazało, że akurat zaniechali obwiązywania jej sznurkiem, także mimo tego, że 15 miesięcy wędrowała po Rosji, żeby wrócić tutaj, no to płyty były w idealnym stanie.